Co jest takiego w ciotkach, że są tak kochani? Chciałabym powiedzieć, że ciotkowie są darem Boga dla dzieci. To, czego dzieci potrzebują w obfitości, dostarczają właśnie dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort i lekcje życia. Oraz co najważniejsze, ciasteczka. Babcie i dziadkowie są wielkimi aniołami. Dziadek to ktoś, kto ma srebrne włosy i złote serce. Babcia to najsilniejsze z mojego rodziny. Dziadek ma uszy, które naprawdę słuchają. Ramiona, które zawsze trzymają. Miłość, która nie ma końca i serce zrobione ze złota. Babcia jest trochę rodzicem, trochę nauczycielem i trochę najważniejszym przyjacielem. Dziadkowie dają bezwarunkową miłość, oparcie jej od czasu do czasu zastrzyk gotówki. Miejsce, gdzie wnuki zawsze mogą przyjść, jeśli tego właśnie potrzebują. I nie mówią im, co powinni zrobić, bo to aż w nadmiarze otrzymują od rodziców. Kochane babcie i dziadkowie, z okazji waszego święta życzymy wam dużo zdrowia, młodzieńczej energii oraz pociechy z wnuków. Sprawiliście, że nasze dzieciństwo było kolorowe i szczęśliwe. Dziękujemy za wszystko i przesyłamy najserdeczniejsze życzenie zdrowia, miłości, pomyślności oraz aby każdy dzień przynosił wam dużo radości i